Ojej, jak zobaczyłam tych ludzi, to byłam w szoku, naprawdę, bo dziewczyny bardzo ładnie ubrane, sukienki, buty na obcasie, jakieś leginsy, takie rzeczy, a ja po podróży dżinsy, adidasy i jakaś kurtka na sobie, nie? Także myślałam, że się nie odnajdę, ale jak na razie, jak do tej pory, jak pierwszego dnia, złączyliśmy się w ekipę od razu i jest naprawdę bardzo fajnie. Czy była między wami jakakolwiek rywalizacja, czy faktycznie tak się mocno skleiliście? Nie, żadnej rywalizacji, nigdy w życiu. Jesteśmy zajebistą ekipą, bardzo się lubimy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie ma opcji w ogóle o jakiejś rozmowie, w ogóle jakiejś rywalizacji czy czymkolwiek. To jakie są patenty na to, żeby imprezować każdego dnia? Bo z tego co wiem, impreza była dzień w dzień. Patent na imprezę, tak? To jest przede wszystkim dobra muzyka, zgrana ekipa i alkohol. Jednak alkohol. No jak każdy normalny człowiek, tak? Jesteśmy tylko ludźmi. Teraz taka kwestia, czy wypiliście codziennie? No jest jeszcze praca, tak? To nie polega tylko na tym, że imprezujemy i pijemy. Jest też praca, z której się wywiązujemy jako ekipa. Także myślę, że alkohol jednak to nie wszystko. Najbardziej hardkorowa impreza w trakcie programu? Ojej, odwiedziliśmy pewien klub, bardzo fajny, ale to też zobaczycie w odcinkach. I naprawdę było bardzo fajnie, zostaliśmy przyjęci bardzo sympatycznie. I myślę, że to była chyba nasza najlepsza impreza. A czy wy już czujecie się trochę gwiazdami? O, to jest chyba za dużo powiedziane. Nie. Tak naprawdę wszystko ruszy, jak będzie premiera naszych odcinków, tak? Póki co jesteśmy znani, ale tylko i znani. Ja nie uważamy się za jakieś gwiazdy i tak dalej, bo to nie na tym rzecz polega.